Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie, tutaj Tivur, witam was w kolejnym odcinku Uncharted. Moi drodzy, powracamy do dżungli. Ostatni epizod nie był zbyt pasjonujący, penetrowanie starej baby nigdy nie jest najciekawszym zajęciem w moim dniu, ale tym razem w końcu będziemy mogli znowu postawić stopy na tych pięknych liściach, na rzekach, na drewnach i na ciałach przeciwników, które bez wątpienia napotkamy. Jest z nami też Elaina, która okazało się jednak kocha nas bardziej niż można by sobie to wyobrazić, bo po tym jak ją okłamaliśmy, oszukaliśmy i chcieliśmy zataić przed nią naszą bardzo ryzykowną wyprawę, w której mogliśmy stracić życie, jednak po nas przybyła idealnie w miejsce takie, żeby nas uratować. Tak więc pięknie się składa. Sally też pewnie jest gdzieś w okolicy, chociaż może Sally na przykład śledzi Rafe'a, żeby uratować samego. Zobaczymy. W każdym razie lecimy dalej. Dajcie lajka, jeżeli lubicie serię. Boże, jak ja zabrzmiałem, jak jakiś robot, albo co gorsza, reklama na TikToku. Lecimy dalej, po prostu. Tylko muszę wyjść z trybu fotograficznego. Odkrywcami, zdobywcami, no i złodziejami. Au! Dobra, nie wierć się. Nadal jest zła, no ale nie dziwicie się jej. Bywały takie czasy, że albo jeden z nas siedział w pacy, albo siedzieliśmy obaj. I kiedy go straciłem, to znaczy myślałem, że straciłem. Ja... Nie chciałeś rozdrapywać ran. No, coś w tym stylu. To tyle. Wiesz wszystko. Gdzie nasza pęknięta szczęka uderzenia w kamień? Znając ciebie, szczerze w to wątpię. Ale... Dziękuję. O czym teraz myślisz? O tym, że odnalazłam cię w odpowiedniej chwili. Tak. Całe szczęście niczego ci nie urwało. Bo nie wiem, jakbym cię stąd wydostała. A w ogóle to jak mnie znalazłaś? No wiesz, to proste. Podążałam za wystrzałami. Nie, no jak się tutaj... W ostatnim obiedzie wrzuciła tracker GPS. No, jasne. Zgłoś się, Sally. Cześć, skarbie. Jak Nate? No wiesz, poturbowany, ale żywy, czyli standard. Teraz musimy uratować drugiego Drake'a. To znaczy? Daję ci Nate'a. Sally, fajnie, że wpadłeś. Ja musiałem. A co z Samem? Złapali go. No niedobrze. Wiesz, gdzie są? Są na północnym skraju wyspy. Poszukaj tam jakiegoś lądowiska. Jak odbijemy Sama, trzeba będzie się szybko zwijać. Przyjąłem. Hej, hej, a co ze skarbem? Zapomnij. Nie potrzebujemy go. A Alcazar? Nie, nie ma żadnego Alcazara. To ściema. Chwila, czyli ten dług, ta... Ucieczka? Tak, sam to wymyślił. Palant z niego, co? Dobra, no opowiem ci wszystko, jak się zobaczymy, okej? Okay? Nie mogę się doczekać. Uważajcie tam na siebie. Jak zawsze. Oboje odziedziczyli bycie palantem, nie da się ukryć. Wymianka. No dobra, moi drodzy. Dzięki. Rozpoczynamy... Spoko. Długą i ż... Oho. Dziękuję, uratowałaś mnie... znowu. No, prawie się rozmyśliłam. Jasne. Chodź już. Mamy transport. Kurde, wzruszam się normalnie. To jest prawdziwa miłość. Nieważne, jakby... Cóż... Idziemy na północ wyspy? Tak, do New Devon, gdzie mieszkali założyciele Libertali. To tam Rafe prowadzi twojego brata. Pewnie tam jest skarb. Muszę uratować Sama, zanim go znajdę.
Żeby nie było, to nie jest tak, że o, kocham drugą osobę, więc może mnie okłamywać i oszukiwać, aczkolwiek sytuacja, w której się teraz oni wszyscy znaleźli, jest niezwykle skomplikowana i troszeczkę trudno ją rozważać w takich codziennych, życiowych kategoriach. No kurwa, brat, któremu grozi śmierć, skarb warty 400 milionów, ludzie, którzy chcą nas zamordować, to nie są sytuacje, z którymi się typowy zjadacz chleba spotyka, więc trudno jest oceniać zachowania tych wszystkich ludzi, ale jednak trochę wzruszające jest to, że prawie się rozmyśliła, ale jednak nie. Ona zna Nate'a na tyle, że wie jakby co nim kierowało i chyba potrafiła zrozumieć, dlaczego zrobił to, co zrobił. O! Ślizgnęłaś się aż stamtąd? Tak było najszybciej. No widać tutaj piękny ślad. Jak wrócić na górę? No ja widzę tutaj jakąś drabinę, jakieś drewno. Elenka, słuchaj, ja cię podrzucę. Lekka jesteś porównując do mojego brata, czy do mnie samego. A więc dasz radę. No dobra, może nie podrzucę, tylko się bardziej wespniesz po mnie i to całkiem koślawo. A nie, trochę podrzucania było, okej. Okay. Jest okej. Okay. Cóż to za facet, który nie może podrzucić swojej dziewczyny na drabinę w środku dżungli? No i cyk, piękna dźwignia. No dobra, wspinamy się na górę w takim razie. Dużo rzeczy do odhaczenia. Priorytet uratować brata, chociaż taki trochę chuj z niego. Długo tu jesteś? Na wyspie? Kilka godzin. Widziałaś kolonię? Tak, z powietrza. Niesamowita, co? Nie miałam czasu na zwiedzanie. Byłam jakby trochę zajęta szukaniem tu. No tak. Kurde, ja idę górą, ona idzie dołem. Która ścieżka jest prawidłowa? Cholera jasna i teraz muszę zejść, żeby z tobą pogadać. Czy Sally opowiedział ci trochę o tym miejscu? Tak. Henry Avery. 400 milionów, 12 założycieli, setki kolonistów. Coś w tym guście? No tak, z grubsza tak to wygląda. W czasie lotu trochę rozumiem. Widzę, że postanowiła parę podręczników przeczytać. Cóż, nie da się ukryć, że nadal jest na nas ekstremalnie wkurwiona, a my mamy taki typowy tryb... tryb skruchy nam się odpalił, jak u każdego zresztą faceta. Myślę, że każdy facet, który tutaj ogląda, jest w związku, albo i kobieta, która zna to z drugiej strony, zna tę sytuację, gdzie jedno popełniło błąd, potem drugie rozpoczyna powolną drogę ku wybaczeniu oraz jakby, wiecie, dogadaniu się ponownym. No i jest taki właśnie całkiem intensywny i bardzo wyczuwalny etap skruchy jednej strony, albo nawet obu stron, gdzie po prostu, o, tu se pogadasz, tam się uśmiechniesz, niby wszystko robicie jak na co dzień, ale wiadomo, że potrzeba trochę czasu. Daję słowo, Avery wynajął najlepszych inżynierów. Pewnie transportował nią zapasy w górę rzeki. Tak, prawdopodobnie. To jest ta winda, którą widziałem wtedy ze szczytu tego budynku? Nie! Tamta winda była ogromna i zresztą poza tym nie tylko była ogromna, ale jeszcze wzdłuż jakiegoś wielkiego wodospadu była. No ale cholera, tu też jest wodospad, ale nie taki wielki. A może nie było wodospadu? Dobra, co ja mam ze sobą zrobić? Czy ja mam do wody zeskoczyć? Powiedziałbym na pierwszy rzut oka, że tak, ale nie chcę znowu dokonać jakiejś idiotycznej śmierci, jak to mam zwyczaj. Ale YOLO! Kurwa! Elena nas ratuje, szczęśliwa, że nas odnalazła i w końcu możemy być razem. I Nate jest bezpieczny. A co on kurwa robi? Wskakuje do wody i umiera. Ło Boże, odtąd muszę jeszcze raz iść? Dobra, trudno. Niesamowita, co? Dobra, pogadajcie sobie jeszcze raz w takim razie. Byłam jakby trochę zajęta szukaniem ciebie. No tak. Trochę jeszcze minie czasu, zanim Nate i Elena dadzą sobie pojednawczy pocałunek miłości, ale w końcu do tego dojdzie. To winda? No, to wygląda. Tak, no zdecydowanie winda, ale co ja mam kurwa ze sobą zrobić teraz? Transportował nią zapasy w górę rzeki. Tutaj na kamień może wejdę? Nie. Tam na górę? Dobra, tam jakaś drabajna jest, okej. Okay. Czyli muszę się w takim razie w tym kierunku... No, tam jest to wbicie się czekanym. Tak, ale czym żeby było życie, w którym najpierw nie zginiecie, chociaż raz szukając właściwej ścieżki? To jest właśnie życie Nathana Drake'a. Widzę auto, tylko jak się tam dostać? Masz jakiś pomysł? Którędy? No, rozejrzyjmy się. Słuchaj, Elena, to ty zjechałaś po błocku, nie zastanawiając się, czy dasz radę tam wrócić na górę. I teraz ja mam znaleźć drogę... Dobra, okej, okay, przepraszam, etap skruchy, nie powinienem teraz w ogóle żadnych aferek tutaj robić, tak więc będę siedział cicho i robił co w mojej mocy, żeby wydostać się z powrotem do góry. Byłoby to niezwykle wredne, gdybym teraz jeszcze robił... O, problemy! Dobra, Elena, kręć tym tyłkiem. Okej. Okay. Myślisz, że jest inna droga na górę? Mam nadzieję. Hej, widzę tu ścieżkę.
Dobra, ścieżka ścieżką. Ja potrzebuję drabiny, potrzebuję cypelków, wypustków ze skały, żeby się wspiąć do góry. Ścieżka u góry mi niewiele daje. Tam jak już wejdziemy do góry, to jesteśmy praktycznie przy samochodzie, więc gitara. Tutaj widzę, że... mogę się niby wspiąć, ale muszę zacząć startu. Znaczy muszę znaleźć start. Tutaj może jak się złapię tego... Nie, okej. Zrzuć mi beczkę jakąś, albo skrzynię raczej. Elena? Uwaga! Dobra, leci do wody. Oj! Dobra, i wracam do starych, dobrych animacji, które robili tutaj prawdopodobnie najpierw, żeby zrobić je w Unchartedzie. Potem je po prostu... A nie, przytrzymaj L1, gdy stoisz, by pociąg... Aha, dobra, ja muszę to z lądu zrobić, kurwa. Okej. Okay. Będzie tutaj o tyle problematyczne to, że mamy jakiś prąd i to taki całkiem intensywny, ale dobra. Podejdźmy tutaj, być może dam radę się zahaczyć o nią. It! Dobra, przytrzymaj, kiedy stoisz, żeby pociągnąć linę. Zobaczymy, jak bardzo uda mi się wejść do tej wody, przeskoczyć na drugą stronę, cały czas to ciągnąc. Dobra, nie wiem, czy mi się uda, ale... O! Okej, złapałem się. Teraz musi trochę prąd, mam wrażenie, porwać tę skrzynię. Chociaż nie! Chuj z tym, żeby prąd porwał skrzynię. Muszę ją dociągnąć mniej więcej w tym kierunku. Tylko nie wiem, czy nie na drugą stronę ostatecznie, ponieważ... Dobra, czekajcie. Mogę się chwycić, a tu przebiegnę! W ogóle myślałem, że muszę tutaj płynąć, trzymając tę linę za sobą. Dobra, skrzynio, chodź! To trudne. Jest jakiś sposób... Dobra, ja mogę przecież podejść, żeby ją zwinąć manualnie i ją naciągnąć jeszcze raz. Do tego zwalonego drzewa. Skrzynia! Dobra, spinaczu z Worda, droga Eleno. Rozumiem jakby, na czym polegają twoje porady. Trochę ją nawinę, trochę naciągnę, zadokuję tutaj, żeby bezpiecznie siedziało przy kamieniu. No i cyk, gotowe. Jak się nie uda, Nathan, czemu ty tak negatywnie podchodzisz do tego tematu? Pa, kurwa, tu do góry, no dawaj! O, i mamy to. Teraz muszę tylko jakoś pomyślnie przemyśleć, jak tutaj dalej przejść. Dobra, inteligentnie muszę wbijać czekan, bo bez tego to gówno osiągnę. Cyk do góry. O nie, dobra, nie, inaczej. Muszę tutaj hops i dopiero czekan. Dzięki w ogóle za te wszystkie wasze informacje dotyczące czekanów w grach. Wymieniliście co najmniej jeden tytuł, który bardzo mi jakby obudził takie wspomnienie z przeszłości, a konkretnie Modern Warfare 2. Dalej pamiętam ten piękny moment, kiedy ja... Ajajaj, no nie, no kurwa, znowu błoto! Dobra, muszę się tego chwycić pewnie. Co? O! Nie, dobra, tego się muszę chwycić. Kałabango! Czekam! Wow, ale tutaj jakiś normalnie lwi pazur zrobiłem. Dobra. Zejdźmy sobie na dół, przehopsajmy sobie. Skarbek tam widziałem, muszę się tam jakoś cofnąć. Ciekawy jestem, czy dałbym radę wyżej wylądować. Mam takie wrażenie, że tak, że mogłem lepiej ten skok wykonać. Ale to już mniejsze, nie będę tego analizował. Żyję. Tak. Dasz radę stamtąd się wydostać? Za często gadacie. Chyba ślepy zaułek. Może winda jeszcze działa. O! Ma 300 lat. Stała na otwartym powietrzu. I kto wie, czy kiedykolwiek... O, to mi się podoba. Elena ma trochę bardziej pragmatyczne podejście. Ona nie będzie pierdoliła na temat tego, czy działa, czy nie działa. Jeżeli coś ma działać, to ona będzie działać, żeby naprawić windę. Dobra, czy ja mogę się chwycić tego tutaj? O! Nie denerwuj mnie nawet, windo, i przetrwaj, i przeżyj. Tamtą stroną, tą stroną, a nie, ona mnie podwiezie. Jeszcze działa. Coś niesamowitego. Tak, to prawda, jest to całkiem niesamowite, ale ja widzę tam jeszcze jedno alternatywne miejsce. Misterna dziura w skale. Spotkajmy się na górze. A tam spotkajmy się na górze, a tutaj chcę tylko skarbek podnieść, który musi tutaj być, niewątpliwie. Albo jakaś notatka, cokolwiek. Kurwa, halo. Nejcik! Dobra, nie denerwuj mnie. Tam była drabina. Ty, no ale tak, to tak trochę wrednie teraz wygląda wobec naszej tutaj ukochanej, urodziwej partnerki, asystentki. Dlaczego nie poszedłem razem z nią, tylko idę jakąś, kurwa, dziką trasą boczną? Nie dałbym rady tam do niej dojść? O! Okej, jest git, jest git. Ej, masz fajki? Kurwa, oczywiście, że shoreline, Jesus. Dobra, dam radę przeskoczyć na to. A dobra, dam radę i się tutaj... O Boże, dobra, aha, czyli tak się teraz będziemy bawili. Dobra, chłopaki, Elena! Ja ci tam pomogę, akcja trochę jak znowu Son Goku i Piccolo. Dobra, mam amunicję, mamy przeciwników. Nieźle, skarbie. Widać, że się dobraliśmy. Dwójka zawodowych morderców. Łatwiej będzie je dojrzeć z góry. Chuj z tym, gdzie jest nasze auto. A co z tą drabiną? Mogłem tutaj w końcu wejść, czy nie? Nie, chyba nie dałbym rady do niej doskoczyć. Musiałem przejść tam bokiem. Napędza koło wodne na dole. Niezły wyczyn. O, proszę, proszę, proszę. Cyk!
Kurwa, czy ja będę musiał zapierdalać znowu dookoła teraz po tej windzie? Nie? Dobra, tu jest przejście. Dobra, jakaś mała skrzyneczka. Mogolskie pudełko z zawiasami. Piękne pudełko z zawiasami. Elena, słuchaj, jak nie uda się nam zdobyć skarbu, bo nie wiem, zatonie, czy ktoś go podjebie, czy go będziemy musieli zniszczyć, żeby przeżyć, co też jest częstym motywem w przygodach takich, to po prostu sprzedam te wszystkie pierdoły, które zebrałem. Że nie widziałaś, co zbudował w Szkocji. Był tam taki... Zaraz, byłeś też w Szkocji? Uff. No, tak, bo ostatnim miejscem, w którym Avery był. Spokojnie, Sali mnie wtajemniczył. A, tak. Cóż, no teraz już nie ma sensu ukrywać absolutnie niczego przed Elejną. Wie, co się dzieje, dlatego możemy jej równie dobrze opowiedzieć o wszystkim, co robiliśmy po drodze, a nie zgrywać się, że o, tylko tutaj jesteśmy. Przynajmniej nie skłamałem. Mhm. Nate, ile ty kurwa lat jesteś w małżeństwie albo w jakimkolwiek związku, że wydaje ci się, że taki argument w tej chwili w jakimkolwiek stopniu ci pomoże? Naprawdę, możesz tylko pogorszyć swoją sytuację. Siedź cicho, bądź miły, pomocny i przyznaj się do winy, bo jesteś kurwa winny. Nie ma tutaj absolutnie jakby żadnej dyskusji w tym temacie. Przynajmniej się ruszamy, co? No dobra. Tarzan. Ja wiem, że miałeś dobry powód, a przynajmniej wydawało ci się, że masz dobry powód, bo nie wiedziałeś, że sami cię oszukuje. Ale nie zmienia to faktu, że oszukałeś Elenę i to tak drastycznie. Patrz, Shoreline. Aha. O mój Boże. Tak czy siak, odzyskajmy je. Dobra, wygląda to hardkorowo. Ja mogę sobie pooznaczać, każdego koło dam radę pooznaczać. Na szczęście w większości to oznaczanie dzieje się automatycznie. O mój Boże, dobra, mamy tutaj tonę przeciwników. Jak wielu... Obstawiam, że nie dam rady tutaj zastosować taktyki. Nie chcę wszystkich zabijać, tylko po prostu będę musiał to zrobić. Tylko którą stroną tutaj zacząć? Widzę, że jeżeli wpadnę na dół, dam radę się ześlizgnąć do kolejnych... Do kolejnej zieleni, która tam jest. Dobra, jak się nie uda, to będę próbował ponownie. Tutaj mogę sobie wjechać w wysoką trawę, tak więc będę niewidoczny. Nie widzę tutaj kolejnych wrogów, którzy mogą mnie chcieć dojebać. A jeżeli wskoczę tutaj... Będę znowu w wysokiej trawie i mogę troszeczkę bardziej przeanalizować moją obecną sytuację. A myślę, że mam snajpera, którego muszę oznaczyć. No będę szczery, naprawdę chciałbym zrobić to wszystko po cichu, ale tak po cichu, żeby nikt mnie kurwa nie zauważył. Nie wiem, czy mi się to uda za to, ale spróbuję najpierw tego załatwić. Dobra, bye bye. Kurwa, tamten zaraz zobaczy ciało. No to jak widać, mój plan już na dobry początek zaczyna zaliczać pierwsze kurwa mankamenty. Widzi to ciało, czego nie widzi? Nie widzi, jebaniec! Nie wierzę. Szukam wysokich traw, to są naprawdę moi najlepsi przyjaciele w całej tej grze. Tego dam radę tu załatwić, ale zobaczy mnie cała chmara innych. Jest taki uzbrojony tam u góry, to kolejne złe wieści. Dałbym radę, mam wrażenie, ograć ich i wskoczyć sobie tam gdzieś na górę. Elena tutaj wisi niżej. Dobra, stresuję się, zaczynam wstrzymywać oddech. Nie będzie dobrym pomysłem w ogóle... Dobra, Elena, schodzimy. Poczekamy sobie, aż on znowu pójdzie na lewą stronę, wskoczy na tamtą skałę i postaram się wejść tam od razu na górę. Jeżeli dałbym radę zlikwidować snajpera i ciężko opancerzonego, to nawet jeżeli oni mnie wyłapią i znajdą, to potem kwestia zajęcia się pozostałymi nie będzie taka zła. Tamten się jeszcze na mnie gapi, ale czy on się odwróci? Odwraca się. Dobra, YOLO. Szybka akcja. Idziemy na bok. Dobra, tutaj mnie nikt nie widzi. Jestem stosunkowo niewidzialny, ale nie jestem tutaj w pełni kryty. Załatwiłem jednego. Jakim cudem nikt nie zobaczył jego ciała, nie wiem, ale nie będę tutaj wnikał w to za bardzo. Ciężko opancerzony jest gdzieś tam. Mam wrażenie, że dam radę się przesunąć tam aż na prawą stronę. Bo tak jak mówiłem, żeby nikt mnie kurwa nie zobaczył. Podejście na szybko do samochodu, żeby do niego wsiąść i mieć wyjebane, też raczej nie podziała. Dlaczego nie? Ciekawy jestem, czy tutaj, o, czy tego dam radę ściągnąć w taki sposób na dół? O kurwa. Okej? Dobra, tamten ma żółty, ale poza tym... Jeden z naszych nie żyje! O kurwa, dobra, dobra, ale to nie jest aż taka zła sytuacja dla mnie. Załatwiłem najgorszego przeciwnika, oni mnie jeszcze nie złapali, ani nie znają mojej pozycji. Póki jestem tutaj, raczej nie mają opcji, żeby mnie zobaczyć. Jeżeli się uspokoją, a mi się uda na przykład... Kurwa, Nate, nie denerwuj mnie. Jeżeli mi się uda kolejnego zrzucić, potem może doskoczyć do tego snajpera i po cichu go załatwić... W ogóle będę w domu, bo będę miał najgorszych przeciwników z głowy. Dobra, Nate, chwytaj się kurwa tego kamienia, nie denerwuj mnie nawet.
Okej, okay. Tamten jeden na dole nie będzie problemem. Niestety chłop widział, jak ściągam tego opancerzonego. Gdybym, jakby to się trochę inaczej ułożyło, byłoby 100 razy lepiej. Ale jest git, jest git. Nie ma co do auta wsiadać. Myślę, że muszę od razu wszystkich załatwić, ponieważ nie wydostanę się stąd, jeżeli oni nie będą martwi. Dobra, ale chcę spróbować zrobić teraz tak. Okej. Okay. Tego snaj... Dobra, nie ma mnie, nie ma mnie, nie. Nic nie widziałeś, kolego, nic nie widziałeś. A teraz już nigdy nic nie zobaczysz. Okej, okay, kurwa, dobra. Zaskakująco dobrze mi to jak na razie idzie. I mam dobrą broń, którą spropsował jeden z was w komentarzach pod odcinkiem. Dobra, analiza sytuacji. Paru ich tutaj jeszcze jest. Oni widzą te ciała, ale jeżeli uda mi się jakoś na nich poskakać, jeżeli uda mi się ich pozdejmować, to będzie zajebiście. Jak już mówiłem, najgorszych załatwiłem. Więc w tej chwili nie jest tak źle, ale tutaj nie ma zbyt dużej ilości wysokiej trawy, w której mogę się skryć. Więc pytanie, jak ich wszystkich resztę pozałatwiać? Jeżeli bym jakoś się przedostał tam, to by było ok, ale nie mam trochę kutem... Gdzie jesteś, dupku? Kurwa, byku, tutaj! Jezus Maria, jak jednym ciosem pięści skręcić człowiekowi kark? Poradnik, autorstwa poszukiwacza przygód Nathana Drake'a. Mordercy? Nie, nie, poszukiwacza przygód. Powiedzieliście mi też w którymś momencie, że ja mogę rzucić granatem, a oni jeżeli nie zobaczą mnie jak rzucam tym granatem, no to nie będą wiedzieli, kto rzucił granatem. Ciekawa porada, aczkolwiek nie mam teraz granatów, więc niewiele mi ona da. Tam jest ich ciężarówka. Ja się zastanawiam nad jednym, czy jeśli mnie zobaczą, to wezmą posiłki? Czy w ogóle jest tutaj opcja, że oni wezmą posiłki? Nie jestem pewien. Dobra, na górę. Oni tutaj już nie żyją. W dusz... O kurwa, dobra, siema. Wow, okej, okay, dobra, karczek skręcony, jest git. Ten, który tutaj patrolował, już go mamy z głowy. Ciekaw jestem tylko, czy tamten tutaj do mnie podejdzie, czy on mnie tu zobaczy. Jak się tak skryje, prawdopodobnie nie. Jeżeli szybko do niego podbiegnę i go załatwię, to myślę, będziemy mieli go z głowy. Hello, hello. Dobra, żółte jeszcze nie jest straszne. Mogę teraz podbiec do tamtych. Czy uda mi się wszystkich, kurwa, po cichu tutaj załatwić? To by było piękne. To było absolutnie piękne, ale może być też trudne. Dobra, czy któryś z nich tu wejdzie? Tak, jak najbardziej. Okej? Okay. O! O kurwa, nie. Byku, byku, byku. Proszę, daj mi to zrobić w pełni po cichu. Uhu! Ja pierdolę. Jest jeszcze jakiś? Nie wierzę. Nie wierzę. Udało się. Shoreline zasługuje na swoją reputację. Elena, czy ty widziałaś, co ja właśnie zrobiłem? Dobra, powiem wam tak, chyba jednak jakiś wewnętrzny zmysł gamera się we mnie aktywował. Udało mi się zajebać wszystkich po cichu, nikt mnie kurwa nie widział. Pewnie mógłbym wcześniej wejść do tego auta i w jakiś sposób próbować tutaj z nimi lecieć w chuja. W górze rzeki, przy wodospadzie jest przejście. W górze rzeki przy wodospadzie, ale rozumiem, że nie tutaj. Dobra, nieważne, lecę w tej chwili na potężnym haju w górze rzeki. Kurwa, no to... Przepraszam, dokąd ja mam jechać dokładnie? To nie jest tak, że ja mam ściągnąć, powiedzmy, ten ich pojazd stamtąd, żeby sobie zrobić przejście, co? Nie, no raczej nie. Tam nawet nie wjadę. Dobra, na spokojnie. Mamy tutaj ścieżkę, która jakoś tak w miarę nas prowadzi. Zrobię jedną rzecz na wszelki wypadek. Wow, Boże, myślałem, że jakiś glitch. To jest sukces, który rzadko udaje mi się osiągnąć, dlatego na wszelki wypadek zapiszę sobie gierkę. Tutaj mamy nasz samochód, zajebiście. A czyli tutaj będzie góra rzeki. Dobra, dam radę się tutaj wspiąć. Mamy przejście, mamy przyjazd. Uhu! Cała kurwa lokacja przeciwników załatwiona po cichu. Boże! Ja liczę na owację, na... A może być na siedząco, okej? Okay? Jest olbrzymia. New Devon jest pewnie na samej górze. To jest ta winda, o której mówiłem. Ha! Miałem rację jednak, nie pojebało mi się. Mam znowu sekwencję jeżdżoną. Ciekawe jestem, ile razy tutaj pojebię drogę. Po co skarb Averiego Rejkowi Adlerowi? Pieniędzy mu nie brakuje. Pragnie chwały. Nie chce być znany tylko jako synalek bogatych rodziców. No, on się nigdy nie poddaje. Cóż, w obecnej chwili jest znany jako... Shoreline w porę się odnaleźli. Jemu trzeba osiłków, a im forsy. Naprawdę? Wydają się mieć solidne zaplecze. Shoreline wzięło udział w kilku wojnach domowych, w których im nie poszło. Nadine odziedziczyła kłopoty po ojcu. Pewnie liczy, że dzięki temu wróci do gry. O nie, nie to chciałem zrobić. Nie, Elena, sorry, nic się nie dzieje. Sorry, jedziemy dalej. Przepraszam, kochanie, nic się nie dzieje. Pewnie liczy, że dzięki temu wróci do gry.
No tak, czyli Rayfik czuje się po prostu biednym synalkiem bogatych rodziców, który nic w życiu nie osiągnął. Sama prawda. Shoreline okazuje się być po prostu biedną firmą najemniczą, która nie ma środków na operowanie. Ojej, jak mi kurwa przykro. Pocałujcie mnie w dupę, wypolerujcie mi lufę. Mogłabyś napisać reportaż o naszej przygodzie. No bo... Tylko, że nikt by mi nie uwierzył. Mogłabyś zrobić zdjęcia. Nie wzięłam aparatu. Nie! Zaczynam tego żałować. Jak to nie wzięłaś aparatu? Cholera, nie masz telefonu? Nawet telefonem jakby te zdjęcia zrobić. Dlaczego sam nie zwrócił się do ciebie, kiedy Rayf wyciągnął go z więzienia? No, pewnie chciał z Rayfa wyciągnąć co mógł o Everin, zanim go puścił kantem. I musiał wymyślić tę historyjkę o Alcazarze. Ach, gdybym tylko to sprawił. Okej. Cóż no, jeżeli nasz dawno uważany za zmarłego brat przychodzi powiedzieć nam, że... samochód. No, miejmy nadzieję, że działa. Winda na samochód. Dobra, spróbujemy w takim razie. Jeżeli nasz dawno uznany za zmarłego brat przychodzi do nas i mówi nam, że... No cóż, jego życie jest zagrożone i jakiś międzynarodowy terrorysta go rozpierdoli, jeżeli mu nie pomożemy... No to kurwa, nie wiem, gdyby to był braciszek, który nam co pół roku przychodzi i mówi, że ma kłopoty finansowe i hajsu potrzebuje, przyszedł z czymś takim, no to kurwa, trochę bym powątpiewał. Ale w takiej sytuacji, no nie zastanawialiśmy się dwa razy nad tym. To byłoby za łatwe. Koło wodne wciąż działa. Możemy to naprawić albo jakoś się wspierać. Koło wodne wciąż działa, ale wygląda na to, jakby było niepodpięte do liny, która steruje całą tą windą. Bo widzicie, tutaj mamy jeden bloczek, idzie do drugiego, potem jest trzeci i trzeci zasila całą windę. Czy tam przeciwwaga tutaj jest? A ta winda to będzie musiała tutaj zjechać, dobra. Nie zauważyłem, myślałem, że to podjedzie do góry, dlatego... O kurwa, czy ja zjebałem? Dam radę stąd wyjechać? O kurwa, nie! O, nie, dobra, jednak! Dobra, już myślałem, że moje auto jest skazane na bycie zgniecionym. O Boże. No cóż, pomijając fakt, że no zaufaliśmy Samowi z buta, ponieważ no mimo wszystko zawsze mu ufaliśmy. Byliśmy taką wiecie, tych dwóch, co ukradło księżyc. Ostatecznie nie zastanawialiśmy się nawet dwa razy nad tym, czy on mówi prawdę, czy nie. No to jeszcze drugie 50% naszej decyzji o ruszeniu na tę przygodę to była jednak ta żyłka przygodowa samego Nathana, który jak usłyszał o realnej perspektywie zdobycia tego skarbu, no to nawet jak miał takie początkowe wąty na temat tego, czy powinien to robić, czy Elena się nie wkurwi, czy nie zginie, czy nie miał porzucić tego życia, a to jednak coś wewnątrz niego wygrało. No i nie można się dziwić, no chłop kurde jednak całe życie tak spędził. Dobra, nie wiem jak się skończy pociągnięcie tej liny, ale jest to zbyt kuszące, żebym tego nie zrobił. Wygląda jak jakiś przełącznik, albo pomoże mi to gdzieś skoczyć? Dobra, przesuwa się, przesuwa się. Okej. Niewiele nam to dało. Koło się zatrzymało. Okej. To nam nie pomaga. Dobra, koło się zatrzymało. Spróbujmy. Ale potencjalnie, jeżeli ja tam wlezę, to być może Elena będzie mogła w odpowiednim momencie wycofać i wtedy to dopiero nam coś da. Dobra, na to nie wskoczę. Tam jest jakieś przejście i to pewnie będzie ścieżka, którą mamy się udać teraz. Tutaj? Ło! Nie, proszę. Będę tutaj dyszał i piszczał i jęczał jak mała dziewczynka, jeżeli zginę po takiej dojebanej akcji. O, kurwa! A, i tyle by było z mojego zaczepiania liny. Czas na powtórkę. Dobrze, że mamy to auto. Całkiem przypadkowo uruchomienie tej windy wymaga... W sumie... Kurwa, nie chcę zapinać, nie chcę zapinać, chcę puścić. Zwiń się samo. Z jednej strony mamy windę, która ma nam podnieść samochód, więc... więc gdzie się domyślić, że mamy tutaj samochód. Z drugiej, bez tego auta... Użyjmy wyciągarki. No właśnie, wiem. Bez tego auta byśmy tutaj nic nie zrobili, bo wyciągarka jest nam potrzebna. A co gdybyśmy sobie tu jakąś, nie wiem, Toyotą Yaris przyjechali, kurwa, Corollą. Na przykład. No to kurwa by tak łatwo nie było. Okej, dobra, na spokojnie. Tak trochę za blisko zaparkowałem, żeby mi się to wygodnie robiło. Mamy wyciągarkę. Niesamowity jest ten system wyciągarki. Autentycznie. Za każdym razem jak to robię, przypominam się ciągnięcie lin do generatora w The Last of Us 2. Załatwię to. Okej. Dobra, tylko mnie nie zabij, babe. Żeby mi się to na głowę nie zawaliło. Głazy i kamienie. Mojej mamy tutaj czeka mnie karmienie. Bo się boję. Dzięki. Okej. Wejdziemy, to wejdziemy. Dzisiejszy odcinek nie będzie, moi drodzy, zbyt przedłużony, ponieważ już teraz jest 15:21. Muszę się zbierać na trening. Tak więc jestem tutaj na dość takim rygorystycznym terminarzu dzisiaj.
Ale jak widzicie, lecimy bez żadnej skuchy, codzienne odcinki z Uncharted'a, bez chyba nawet dnia przerwy. Lecimy też Saints Row'em, który się cały czas pojawia równolegle. Niedługo też pojawi się The Last of Us Part 1. Albo będziemy w to grali, no nie mogę sobie odpuścić przeżycia jeszcze raz tej historii w lepszej grafice i właściwie nowym silniku. W tym całym remasterze, czy no remake to nie jest, ale remaster jak najbardziej, to taki potężny. Więc liczę, że będzie to, będzie się nam fajnie w to grał. Kurwa Macierz! Hopej tam, Nathan, rączkę wystaw. Oj, teraz się możemy jakoś dyskutować. Wejdę wyżej. Dobra, wejdę wyżej. Dobrze, że ten czekan znaleźliśmy, bo byłoby cienko. O! Dobra, tutaj. Piękna rysa, jestem w jej środku. Interesujące. Dobra, tu możemy wbić do środka. Jakieś skarby, nie skarby? Byki, nie byki? Udało ci się. Oho! Co nie wątpiłaś? O, poczekaj, zatrzymam koło! O, teraz się nam przyda zatrzymanie koła. No dobra. Teraz musimy poczekać aż... Ty kurwa, jak ona to tak szybko zapięła? Co jest? Hej. Chwilę się na tę Elenę nie patrzę i ona już odpierdala jakieś dzikie akcje. Dobra, na prawo. Uj! Okej, okay, zatrzymane. To teraz jeszcze tylko trzeba jakoś inteligentnie wymyślić, jak połączyć te dwa systemy. Okej! No nie no, dobra. Widać, że ona tam zwija tę wyciągarkę, tak powiedzmy, dość fizycznie. Podchodzi i klika. Chyba, że wcześniej się już przygotowała do tego i po prostu ustawiła auto. Nie widziałem. No i wio! Dobra. Czy my to damy radę pchnąć? To jest potężne, kurwa, żeliwo. Jakim cudem to się rusza jeszcze? No i cyk! Winda chyba funkcjonuje. Tak czy nie? Dobrze, że się woda na wyspie nie skończyła. Dobra, auto jedzie, aczkolwiek tego się nie da zatrzymać. O kurwa! Dobra, już hopam, ale to... Kurwa, co jest? Nie! Zgliczowało mnie na śmierć! Jebana dżungla, jednak niebezpieczeństwa są na każdym kroku. Fałszywe deski. O, dobra, na spokojnie, aż mi odda pełną kontrolę, nie będę tutaj szalał. Ui! Witam panią. O, to teraz trzymamy kciuki, żeby wytrzymało. Co teraz? Może trzeba... O! A, nieważne! Okej. Kurwa, oczywiście. Kurwa, oczywiście. Zajdę ich z boku! Zajdę ich z boku? Kurwa, tego w dupę tam chcę postrzelić. Dobra, zdech. Jest okej. Ja, kurwa, zajdę ich z boku. Elena, czy ty... Znaczy, Nathan, czy ty pojebany jesteś? Nikogo z boku nie będę zachodził. Ja jej, kurwa, zaszczeliwuję normalnie, wisząc na tym. Kolano, noga, kolano. Okej, jest git. Dobra, trochę ich tutaj mamy. Zdecydowanie, jak zeskoczę z tego, to będę miał trochę lepszą broń do dyspozycji niż pistolet. Ło, kurwa, co za broń? Jezus, ale siła, ale moc. Tam jeszcze u góry siedzą jebańce. Ho, 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 ho. Boże, ale ze mnie morderca. Ała! Wypadł z mojej windy. Kurwa, przylaz tam. Wskoczył i się trzyma, jebany. Do mojej żony? Elena, jesteś tam? Tak, cała jest zdrowa, ale auto jest trochę podziurawione. Dobra, okej, nic się nie stanie, autku. Da radę, jest wytrzymałe. Dobra, nie wkurwiajcie mnie nawet. O cholera jasna, dobra, to mógł być zły pomysł. Okej, a ten? Haha, bye bye. Dobra, trochę amunicji mi się przyda do tego, do tamtego. Ło, kurwa, zginął lecąc. Mój ulubiony rodzaj śmierci, ała, przeciwnika. Dobra, ten też nie żyje, ten ma rakietnicę, ten też nie żyje. Oh, ja już nie mam amunicji, sadly. Ale dobra, może coś jeszcze z tego będzie. Może to przeżyje. Chuj wie. Hopsasa! Nóżki gadżeta, działajcie. Dobra, wjeżdżamy wyżej. Czas niestety zmienić broń na coś innego, bo tamta już długo nie pociągnie. Dobra, gdzie wy kurwa jesteście? Ło Boże, wszędzie dookoła. Okej, okay, jest git. Ała! Jebańce. Dobra. Za miłość do mojej żony i nie okłamywanie jej już nigdy. Okej, okay, jest git. Jeszcze trochę amunicji mam. Kurwa, oczywiście, że musiał rzucić pierdolonym granatem. O! Okej, okay, wchodzę sobie tutaj. Czy ktoś z tamtej strony jeszcze będzie bić? Nie, dobra. Okej, okay, już wracam, kochanie, już! Już tak, umyję naczynia. Nic się nie bój. Kurwa, jak ja mam tam wrócić? Może nie spodziewają się tutaj takiej intensywnej akcji. Ło! Nie ten przycisk! Wyciągaj rączkę z karabinem. Dobra, okej, okay, do góry, na prawo. Hopsamy jak najszybciej.
Kurwa, żonę mi biją! Nieważne, żona bije ich. Na cholerę! Ci nie jest? Tak. No i? Chodź! O, nigdy w moim życiu nie miałem, nie byłem tak dumny z siebie, że powiedziałem tak. Przyda mi się przerwa. O, ciekawa akcja. Służyłem. Oj, Elena, słuchaj, no, zgadzając się na ślub ze mną, powinnaś była być gotowa na to, że no, czeka nas trochę mordowania, no. Ożeniłaś się jakby, nie ożeniłaś, wyszłaś za masowego mordercę. Poszukiwacza przygód, ale takiego, który, no, nie przebiera w środkach, bo zamordowaliśmy już w tej grze 426 człowieków. Czasem trzeba. Tak, po prostu. Czasem ma się taki miesiąc. Gorszy miesiąc. Dzięki za oglądanie, moi drodzy. Jeżeli się wam podobało, zostawcie lajka. Ja będę uciekał. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych przygodach dżunglowych. A Nate maca pierścionek.